Dzień dobry. Dzisiaj będziemy grać Poloneza D-dur Wieniawskiego, tak? Henelka. Tak, świetnie. To zapraszam. Świetnie, dziękuję. Bardzo dobrze. Moim zdaniem to, czego nie możemy zgubić, to ta podstawowa, grając tego poloneza, to mimo całej nonszalancji, wirtuozerii i takiej popisowości tego numeru, to wciąż jest taki uroczysty taniec polonez, prawda? Więc nie przesadzał, znaczy inaczej, te wszystkie dodatki, ten blichtr, który jest dodany wirtuozowski, nie powinien nam zmieniać tak globalnie jakby charakteru, wiesz, wypowiedzi. Tego dzieła w ogóle, tej formy. O, może tak. I czemu o tym mówię? Bo troszkę jest tak, że momentami już te zdobienia, które on dodaje, którymi chce, żebyśmy się my skrzypkowi popisywali, są po prostu bardzo, bardzo szybkie. Do tego stopnia szybkie, że wręcz przestają być czytelne. I wtedy też cały ten podniosły, taki uroczysty i wiesz, mimo wszystko radosny charakter poloneza troszkę nam ucieka, zaciera się. Więc ja bym nie szalał aż tak bardzo w tych naprawdę szybkich momentach. Zacznijmy jeszcze raz od początku. Dziękuję. Już na samym początku właśnie to miałem na myśli, czyli nawet to, ale wszystkie szesnastki powinny być wygrane faktycznie, wyśpiewane, bo troszeczkę nam się, wiesz, zawężają. I przestają być czytelne, szczególnie w dużej sali, z daleka. Czyli trochę więcej dykcji potrzeba na nich, nie? Dokładnie, tak samo tutaj, prawda? Żebyśmy nie weszli w taki po prostu skrzek nieprzyjemny. Sam początek też powinien być tak, jakbyśmy w ruchu byli wstępującym, czyli ten ukłon pierwszy poloneza, nazwijmy, pomyślmy o tym w ten sposób. Czyli brakuje mi trochę, żeby ten, ja zawsze porównuję czas w takich miejscach do wagonika roller coasteru, kolejki górskiej. Tak, czyli jest ten moment na szczycie, kiedy wiadomo, że zaraz przeważy, wiesz, grawitacja i po prostu spadniemy w dół. To trochę tego syndromu brakuje. Wiesz, o czym mówię? O tym, tak. O samym szczycie początku. Spróbuj jeszcze raz, proszę. (Śmiech)
świetnie. Najpierw jeszcze powiem o tak stricte o tekście, a potem tak ogólnie jedną rzecz, którą chcę, żebyś zwróciła, na którą chcę, żebyś zwróciła uwagę. Nie kończyłbym ten... Ten motyw, który kończy powiedzmy pierwszą frazę, tak? Tam nawet jeśli jest diminuendo, to nie chodzi o to, żeby zupełnie domknąć tą sytuację, wiesz, muzyczną, tak zwieńczyć. On tylko podsumowuje raczej to pierwsze zdanie, a nie kończy utwór w ogóle cały. Dla mnie za bardzo wytracasz energię. Wiesz, jeżeli idziesz w bardzo takie śpiewne granie, a śpiewna, fragment śpiewny jest dopiero tam w części B, za chwilę, po tutti. Więc ja bym do końca grał sprężyście. Może jako wariant. Trochę bardziej śpiewnie, ale nie przesadzałbym, wiesz? To jest szczegół, a jeśli chodzi o ogół, to zastanowiłbym się na ile... Na ile to, jak się ruszam grając, pomaga, a na ile mi przeszkadza. I moim zdaniem jest troszkę tak, że ten ruch, ty wykonujesz często taki ruch mocno jakby do smyczka w takich trudnych miejscach. Trochę może to jest jakaś taka chęć, wiesz, przybliżenia się tutaj do, nie wiem, prawą ręką do strun, nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że tracisz trochę wtedy jakby grawitację w ogóle taką, wiesz, skrzypcową orientację na mapie gryfu. Więc raczej w takich miejscach, jak na przykład właśnie to, szukałbym bardzo stabilnej sytuacji, takiego spokoju wewnętrznego. Jeśli zobacz, jak to jest skomplikowane, trzeba skoczyć, najpierw trafić tu, a potem jeszcze trafić, no doskonale wiesz, nie? Wyobraź sobie, że masz to wszystko zrobić teraz. Nie, to jest dużo, dużo trudniejsze. Może od razu gdzieś tam w te... Dokładnie. Nie, tak samo zresztą tutaj. Czas na zejście do pozycji i stabilny, wiesz, aparat gry. Tak, i też nie za szybko wypowiedzmy to. I nie bój się, nawet jeśli będzie ten ślad tutaj portamenta, czy glissanda małego, to może być piękne, czy uczynić, żeby to było piękne, żeby ta zmiana pozycji miała sens, a nie żeby to był jakiś taki efekt akustyczny. A bardziej w tempie? Tak, cała sztuka polega na tym, żeby się nie zatrzymać. Tu jesteś jakby na wdechu i dopiero jata. Tak, wytracimy tą energię tutaj. A to wszystko bym szukał prawie in tempo. Może szerzej, wolniejszym tempem, ale stabilnym, dobra? Ja myślę, żeby, czy ta przednutka, bo mam tutaj w druku, tej przednutki jakby nie mam, tylko mam ją dopisaną jakby ołówkiem. Ja nie znam tej wersji, ale może to moja wina. Czyli... Nawet jeśli jest, to szukaj jakby stąd kolejnego motywu, czyli jeden... Tak i drugi. A bez? Tak, tylko wtedy prościej. Prawda? To chwiało mi przed tym ten rytm. Tatatraram, patataram, patam. To wtedy trzeba ją po prostu tak zwiewniej potraktować, nie? Ale mimo wszystko raz jest tam, gdzie jest, prawda? Przecież jakby uderzenie, beat. Dobrze.
Zostawmy ten fragment już. Ważne, żeby nie zacieśniać się w tych drobnych, oddzielnych smyczkach. Nie to, od czego zacząłem w ogóle. I teraz dalej. To jest faktycznie dosyć wymagające. Gęsta faktura akordowa. Ale tak naprawdę nas interesuje, wiesz co, tylko melodia. Więc musimy zrobić co w naszej mocy, żeby właśnie grać po prostu po tej... Tak? Nie interesuje nas to. Tylko spróbuj się skupić na melodii, na górze. Dobrze? Ale jakbym miał powiedzieć, co jest najtrudniejsze, tutaj najgęstsze, to jest ten fragment. Prawda? Tu jest jakby najwięcej ułamańców na sekundę grania, że tak powiem. Więc ja to bym skupił się na tym fragmencie, żeby go nie przelecieć za szybko, a nie na tym poprzednim. Tu, jeśli już, to bym się skupił, żeby wcześniej przygotować rękę. Żeby trafić w tą górę. I teraz nie za szybko. Czyli jakby rytmizując to... Tylko bez kwadratowych ruchów prawej ręki, dobra? Możliwie płynnie. Spróbuj. A zróbmy to samo bez wibracji i myśl, bo ja widzę, że grasz bardzo jakby ciężką lewą ręką. Tak fortissimo. Ja bym chciał, żeby tutaj było. To jest ten rytm, nie? Żeby tu było w strunie, a w lewej ręce pomyśl, że to jest mezzo forte. Nie musimy aż tak zaciskać się na instrumencie. Dużo lepiej. Świetnie. Tam też musimy pamiętać, żeby zaraz po... Puść ten pierwszy palec. Nie trzymaj go aż do zmiany, bo wtedy będzie jeszcze trudniej tą kwintę zagrać kolejną. Nie ma co. Dobrze, ale to już było bardzo dobrze. I moim zdaniem tu się kończy jakby motyw melodyczny. A ten jest jakby bardziej... Już taki, wiesz, rytmizujący, powiedzmy. Rytmiczny, charakterystyczny. Więc nie smarujmy za bardzo. Więc artykulacji bym dodał. To myli, bo przedtem nie rozdzielałam tych akordów, ale to... To wiesz, powiem. Rozdzielanie, znaczy ja wolno bym spróbuję zagrać, wiesz, ja tego nie ćwiczyłem lata, ale spróbuję zagrać wolno. Moim zdaniem nie trzeba właśnie tak radykalnie dzielić prawą ręką. Jakby ruch jest jeden, nie? Płynny. Prawda? Moim zdaniem błędem jest wchodzenie do pozycji, znaczy zmiana pozycji tam. Ja bym grał wszystko w drugiej. Jesteś dużo bliżej wtedy. Oczywiście. Wtedy, tutaj, za to bym...
Niektórzy grają tak, wszystko jedno. Generalnie to... To jest trudne. To do poćwiczenia, tak? Ale... Skupiłbym się na przykład ćwicząc na graniu tylko góry, a aplikaturze całości, tak? To znasz ten sposób na pewno. Prawda? Żeby eliminować błędy. A cokolwiek robisz, nawet wolno, to właśnie unikałbym tego, co ja raz pokazałem, tak tataram, tataram. Unikałbym kwadratowych ruchów, bo później nie ma na nich, nie ma na nie czasu w szybkim tempie. Dobra. Może flażolety jeszcze? Wróćmy do nich. Tak, ja bym to zagrał prościej, czemu chciałem właśnie, żebyś powtórzyła, bo miałem ze dwa razy przyjemność zagrać tego poloneza z orkiestrą i to jest ciężkie doświadczenie dla skrzypka, który jest przyzwyczajony do pianisty, który swobodnie za nim, wiesz, podąża. Tam nie ma przebacz, jest cały czas puls. Tagadadam, tagadadam, taram, pom, pom. Tararam, pi, rari, rati. Prawda? Cały czas po prostu jesteśmy w jednym... Oczywiście, możemy troszeczkę próbować reagować, zagrać to spokojniej, ale nie aż tak. Czyli grajmy jak najpiękniej i trzymaj długi dźwięk. Ja bym nie odpuszczał... Tylko trzymał... Faktycznie, wiesz, dłuższą linię, tak jakbyś śpiewała. A może dopiero na końcu, w sensie jeszcze... Dopiero tutaj to zwolnienie, bo jak gubisz energię już tu, to ten pociąg po prostu się zatrzymuje zupełnie. Tak, uwaga na wszystkie, na lądowanie smyczkiem, szczególnie w dół. Ale tutaj też, czyli żeby nie skrobać, wiesz, przy lądowaniu. Szczególnie na E-strunie, ona jest cienka i musimy z rozwagą ją atakować. Wciąż mi brakuje, czyli... A nie... Tak? Bo to znowu traci elegancję. Tak, i znowu, nie, ja bym nie grał... Znaczy, tu możesz bardziej zwolnić, bo się kończy cała część A. Tak, ale nie musimy grać po prostu piano pod koniec z diminuendo, nie? Dużo lepiej, brawo. Super, dużo lepiej. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Aha, o tym miejscu to typowy wyniawski. Jak w kaprysie. Lekko, wiesz, zwłaszcza na E-strunie właśnie. Powinniśmy się tylko odbijać. A nie próbować skrobać tutaj w strunie. Przestanie być ładny dźwięk. Ale teraz już było dużo lepiej, tylko żebyśmy... Ćwiczyłbym w taki przesadnie lekki sposób, żeby później w ferworze walki, że tak powiem, grając w całości, właśnie nie zacisnąć się tutaj na instrumencie. Super, idźmy dalej, proszę. Thank you.
Tam jest ósemka, prawda? Tim-ba-tom. Grasz szesnastkę. Da-dim. Tu na dole właśnie. A tu? Dokładnie. Dobrze. W takich miejscach naszym przyjacielem jest podstawek i naszym przyjacielem jest granie całym włosiem. Włos jest naszym przyjacielem. Czyli spróbuj. Od razu będzie dużo więcej dźwięku i nie musimy wtedy dociskać. Nawet nie... Przepraszam, bo ja mówię o początku, na G-strunie. No. Jeszcze raz. I faktycznie spróbuj naprawdę być blisko. Nawet jeśli przy uchu będzie trochę szorstki ten dźwięk, to ta szorstkość w sali dodaje dźwiękowi nośności, wiesz? Tylko bez ciśnienia. Brawo! Dźwiękowo jest dużo lepiej i też bardzo mi się podoba, że teraz powtórzyłaś, łącząc właśnie fis z H i z D. Jakby to jest jeden motyw, tak. Świetnie. Bardzo dobrze. Natomiast później w ogóle wszystko, co gramy, nawet w takich wirtuozowskich utworach jak ten Polonez, powinniśmy umieć zagrać równo. Powinniśmy budować nasze rubato na non-rubato. Na graniu po prostu zupełnie równo. I do tego bym cię zachęcał. Do tego bym cię namawiał. Spróbuj, żeby te szesnastki ruszyły, ale żeby one były równiutkie, a nie przypadkowe. I bez uparcia na ostatnim dźwięku, nie? To jest rozwiązanie tryla. Wciąż to jest trudne. Musimy przytrzymać ten dźwięk. A tu po prostu odjechać do szpica. Bo się nam robi teraz to, prawda? Tak, i w tych szesnastkach. Brakuje mi kontaktu ze struną. Troszeczkę za bardzo jesteś... za dużo szurasz niestety. Znaczy wiesz, to można też tak wykonać, ale znowu musisz ćwiczyć najpierw granie wyraziście. Jakby przy tym podstawku się zastanawiam, czy to nie za mocno. Nie, absolutnie, ani razu jeszcze nie było za mocno. Bardzo dobrze było, dużo lepiej było. Super. Bardzo mi się podoba. Ostatnią rzecz, na którą chciałbym zwrócić twoją uwagę, to wibracja, która musi być tutaj intensywna, a jednocześnie skupiona, żeby ten dźwięk nie był, żeby wibracja nie była, mi się to kojarzy, tak się mówi, że nestorzy tak szeroko wibrują, prawda? To my nie chcemy takiej zbyt szerokiej, ale jednocześnie ona jak jest za bardzo taka, to jej po prostu nie słychać. Więc na twoim miejscu bym był jeszcze bardziej ręką nad
nad gryfem. Żeby faktycznie móc tę rękę troszkę rozhuśtać, że tak powiem, prawda? A teraz słychać. Zwłaszcza... Zwłaszcza na tym wysokim H. Po prostu, żeby nie zacisnąć się znowu. Tak, ale spróbuj się nie... Znowu, pomagaj sobie, a nie przeszkadzaj. Nie zaciskamy się tutaj, nie zamykamy się jakby na dźwięk, tylko właśnie musimy się otworzyć. Czyli skrzypce w górę. Zawsze grasz wysoko, to i instrument musi być wysoko. Tak, w tym fragmencie dalej, ja bym po pierwsze, znowu wróciłbym do zagrania go kilka razy równo po prostu. A to, co ważniejsze dla mnie, to żeby znowu myśleć jedną frazą. Tak, żeby nie dzielić na połowę tych motywów. A właściwie to jest jeszcze dłuższa, prawda? Taka fraza składająca się z trzech ogniw, jakby z trzech motywów. Spróbuj. Czyli trzeba dobrze kształtować długi dźwięk w dół, tak jak pierwsze wejście od fist. Ten długi dźwięk nam w miarę jak się oddalasz od żabki, gaśnie. On musi być podtrzymany. Ja bardzo mam po prostu palec zły napisany. Tak. Jeszcze dwie rzeczy. Zwróć proszę uwagę na szesnastki, które najpierw są za szybkie, a potem są za wolne. Czyli jak gramy nie oktawami, to trzeba... To trzeba je przytrzymać, prawda? Natomiast teraz musisz docisnąć palce i jakby docisnąć palce do struny, natomiast nie zaciskać ręki tutaj, bo wtedy nie jesteśmy w stanie szybko przesuwać tych oktaw. A w tej chwili ja widzę dokładnie odwrotną tendencję. Czyli, że tu jesteś zaciśnięta, a palce są za miękkie jakby. Nie? Spróbuj też może mimo wszystko bardziej trochę z góry. Czyli cały czas gotowość łokcia. Tak, wiesz co, moim zdaniem winowajcą jest kciuk, a nie łokieć u ciebie. Łokieć jest aktywny, a kciuk jest troszkę taki zbyt asekuracyjny. Tak jakbyś nie chciała się odważyć, żeby mimo wszystko puścić tutaj. Moim zdaniem z twoją dłonią, z twoim rozmiarem dłoni, tak się zastanawiam, jak to zrobić. Przepraszam. Tak się zastanawiam, jak to zrobić. Na tym etapie gdzieś powinnaś już być faktycznie, wiesz, tutaj. A ja czuję, że widzę, że jesteś cały czas zakleszczona. Kciukiem przy pudle rezonansowym. W ten sposób. I do tego, jak ćwiczysz, ja bym od razu szukał, czyli tak znowu,
pozycja skrzypiec, tak, o której wcześniej mówiliśmy, musi być stabilna, a oprócz tego bym szukał w wolnym tempie dobrego dźwięku. To, co teraz widziałeś, że szwankowało, prawda? Mhm. Czyli żeby nie jeździł nam smyczek względem podstawka, tylko faktycznie... Tak, poćwiczyć sobie wolno, ale z taką kontrolą, znowu nie ciśnięcia za bardzo w strunę, ale grania blisko podstawka i skoncentrowanym dźwiękiem. Tak. Teraz wyrazisty... Tak, wyrazisty rytm, poproszę. Artykulację znowu. I nie za szybko teraz. No to jest do opanowania. Nie? Dobrze, oktawki się powtarzają. Idźmy dalej. Tak jest. Moim zdaniem znów jakby bazując na tej wersji orkiestrowej, budowałbym interpretację, która jest swobodna, ale nie zupełnie jakby poza rytmem. Może na ten cały... tylko zobacz, problem jest taki, że cała ta struktura tutaj, tak jak on to napisał, już jest dosyć pokawałkowana. Więc jeśli już, to oczywiście jest to miejsce do dumy... gdzie on to wpisał. Nie da się tego, znaczy nie można przejść obok tego obojętnie, ale wszystko dookoła... Przepraszam, tu jest... Moim zdaniem powinno być dosyć zwięzłe. Czyli to jest właśnie budowanie tak naprawdę interpretacji na rubacie, czyli gdzieś dodaję, ale gdzieś muszę odjąć. Czyli całość nie może być za bardzo rozlazła, że tak powiem nieładnie. Spróbuj. Proszę. Aha, ale nie zatrzymujemy się na smyczku w dół, nie? Super, to już to, wolę to. Znaczy dla mnie to jest ciut za dużo, ale to jest kwestia też właśnie gustu i interpretacji. To myślę, że też ma być twoje, a nie moje. Natomiast myślę, że nierelatywne i nie do końca jeszcze przekonujące dla mnie jest to, jaki mamy dźwięk w ogóle na tej frazie. Czyli szukajmy dźwięku tej barwy, która... jest taka, wiesz, łukająca i przejmująca, a nie zciśnięta, bo ja czuję troszeczkę jakby to było trochę takie zaciśnięte znowu. Spróbuj proszę ostatni raz. No a teraz poszliśmy we flautando, nie? To nie o to chodzi. Dobrze, to już jest lepsze. Wiesz, do rozważenia moim zdaniem. Ja nie lubię na kursach wymieniać palców, bo tylko z zaskoku się, wiesz, na chwilę spotykamy, ale... Myślę, że tu można swobodniej grać w strunie. Jeśli schodzisz...
to musiałabyś cieniować, że tak powiem, właśnie stopień wejścia w strunę. Bo jak zagrasz przy proszku tak mocno, to właśnie zaczyna być znowu trochę taki przykry jakby dźwięk. Nie? Dobra, zostawmy to. Wróćmy do tematu i idźmy dalej. Znaczy nie wróćmy, tylko idźmy dalej, ale Wieniawski wraca do tematu. Tak, to muszą być... To jest takie miejsce, gdzie kończy się kantylena. Pojawia się to zwątpienie, o którym mówiliśmy przed chwilą, prawda? I nagle mamy ten rytm, ten motyw rytmiczny, który nawiązuje do tematu, do początku, prawda? Ta-ta-ta-tam, czy w tą stronę? Ta-ta-ta-tam, czy może tak? Nie, tak. Tararararam, tiram, pam, pam. Prawda? To musi być bardzo takie, nie chcę powiedzieć aktorskie, ale oratorskie, w sensie, że to musi mieć sens. Nie możesz zagrać tych trzech motywów tak samo. Dokładnie. I jeszcze do tego, teraz to się spontanicznie udało, bo spojrzałeś na mnie, ale do tego jeszcze jest to. Wraca temat. Uroczysty, ale on jest wesoły. Coś nam się pomyliło w formie. To przy okazji tylko przypomnę o tych przepunktowaniach. Wiem. Które cały czas nam jeszcze wracają. Właśnie o tym myślałam i się zgodziło. To ostatni raz i idźmy dalej. Świetnie. Bardzo dobrze, ale dopiero teraz się znowu zaczyna kolejna kantylena. Czyli znowu, postaraj się proszę potraktować ten nowy materiał, tą nową cząstkę, w taki prosty, zwięzły, taneczny, wiesz, obrykowy, nie wiem, jakoś tak po prostu bardziej energiczny jakby sposób. Bo troszeczkę znowu za bardzo tracimy na to. Znaczy, tracimy energię i przez to nam się wydłuża czas. No właśnie, i najważniejsza jest tutaj sprężystość. Już tak bardziej nawet sprężyście jest to napisane niż sam temat, prawda? Ja akurat bardzo wiele z tych artykulacji grałem zupełnie odwrotnymi kierunkami smyczka, ale to nie, jakby to nie szkodzi, ale wszystko... Musi być w ten sposób, nieważne czy w którą stronę, prawda? Ale musi być mały smyczek w strunie, a jednocześnie lekko. Tak? Czyli ja bym ćwiczył wolno. Zawsze lewa ręka przed prawą. To jest banalna, ale po prostu złota zasada gry na skrzypcach. A to wszystko po to, żeby nauczyć tak naprawdę prawej sprężystości. Spróbuj proszę, sam początek. Graj proszę twoje smyczki, tylko chodzi o ten rodzaj artykulacji. Tylko wolniej, jeśli mogę prosić.
właśnie, i to oczywiście możemy trochę zwolnić, ale dla mnie to już jest za dużo. Dobrze. Ja bym grał, ta sprężystość, o której mówiłem wcześniej, wiąże się również z tym, że po impulsach odpuszczam i po impulsach mogę wręcz wychodzić ze struny. Więc na przykład wszystkie te motywy, też te miejsca, im zagram wyraziściej i krótszą artykulacją, tym mam tak naprawdę więcej czasu na zmianę pozycji. Nie, jeśli chcę... To wszystko jest praktycznie niewykonalne w ten sposób, tak? Czyli... Krótka artykulacja, oczywiście z dbałością o dźwięk, nawet może większą niż ja teraz wykazałem, ale masz czas, żeby zmienić faktycznie pozycję. Tak, jeszcze lżej. Dokładnie. Zobacz, tak naprawdę masz do zrobienia to. To i... To są dwie bardzo proste czynności, tylko trzeba je połączyć. I wtedy są trochę trudniejsze, ale wciąż nie są jakoś niewyobrażalnie trudne. Także z dużym spokojem, dobrze? Czemu ja jeszcze mówiłem... Aha, no właśnie, mówiłem o tym... O tym wychodzeniu ze struny po impulsie. I to się tyczy wszystkiego właśnie wewnątrz. Nie, na przykład teraz mam czas. Prawda? W domyśle na zmianę pozycji. Teraz. Prawda? Też mamy czas wtedy, żeby spokojnie zmienić i zaatakować, jakby wiesz, smyczkiem kolejny dźwięk. Zmienić pozycję. Dobrze. To tylko do rozważenia. Czyli żeby nie iść w taką stronę... Oczywiście tak nie grasz, tylko ja przesadzam, wiesz, w drugą. Uwaga na łokieć w tercjach, bo grasz bardzo sprawnie i czysto górny głos, a troszeczkę nam szwankują czwarte palce. I to wynika tylko z tego, że czwarty nie jest wystarczająco nad gryfem. Mhm. To jest prosta zasada znowu, ale gwarantująca, znaczy nic nie gwarantuje sukcesu, ale przybliża nas do sukcesu. I jeszcze tego miejsca, bo tak wrzucam tylko informację, że nie ma sensu teraz tego ćwiczyć razem, ale żebyś może wróciła do tego po prostu ćwicząc sama. To kwestia jakości dźwięku na tych akordach. Mhm. Żeby nie przesadzić z ciężarem na E strunie. Tak? Czyli raczej nieco wyżej i atakujmy dół akordu, a nie górę, żeby on nie był zgrzytliwy i taki przykry. Dobrze? Dobrze, zostawmy to miejsce i pójdźmy proszę do kolejnej kantyleny. Thank you.
Świetnie. Dobrze, to powinno być bardzo ładnie. Gratuluję ci szczególnie tych sekstowych wjazdów tam do góry. To jest jedno z trudniejszych miejsc, a zagrałaś je praktycznie perfekcyjnie, także brawo. Cały ten fragment... powinien być moim zdaniem w takim charakterze zagrany, jakby odzwierciedlał nagle pojawienie się jakiejś eleganckiej, pięknej kobiety na tym obrazku, który tutaj wiesz, w tej historii, którą opowiadasz, czy obrazku, który malujesz. Z takim nastawieniem, jakbyś najpierw poczuła zapach perfum, a dopiero później ona by ci się ukazała. W sensie chodzi mi o taki byt bardzo subtelny, tak? I zwiewność musi w tym być, i świeżość. Czyli unikałbym dzielenia frazy, unikałbym grania mozolnie, bo troszeczkę było wolno. Tam zdaje się, że nie ma menomosto. Czy jest menomosto wpisane? Nie ma, no właśnie. Czyli prosto, zwiewnie i nie wiem, dziewczęco, to jest dobre określenie? Nie dajcie jakieś takie wyobrażenie. Spróbuj jeszcze raz. Czyli nie zatrzymujemy się na tych wszystkich woalkach, które tam są wpisane. Tak, jeszcze sprytniej, po prostu musisz pokazać. To jakby było... To jakby było wszystko na jednym łuku napisane. Sprytnie, takim wężowatym ruchem tej w prawej ręce. Świetnie. Dokładnie w ten sposób. Dobrze. Musimy powoli kończyć, więc nie będę się skupił na tym. Zagrajmy proszę tylko powrót tematu i dogajmy do końca, żeby zamknąć tę formę. W decymach koniecznie wcześniej łokieć i po prostu odważnie wchodź wysoko do pozycji. Ciszy tak samo jak oktawy. Możesz nawet najpierw pogarzyć, tak jakby to była oktawa D, a później tak jakby to była oktawa Fis. Tak? Tak by się zaczynało. Dobrze, mam nadzieję, że przy najbliższej okazji dokończymy jeszcze, ale to jest bardzo dobre i pamiętałbym o tych kilku rzeczach, o których mówiliśmy dzisiaj, o prostocie, o wyrazistości, ale lekkości i o może takim wyczuciu w tempie stylu. Tych, tak, i stylu, prawda? Żeby nie przesadzać żadną ze stron. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dziękuję.